Dzień dobry, witajcie, to jest koncert. Czy możesz zamknąć ryj? Witam was bardzo serdecznie w naszej serii Typowi Rolnicy. Dzisiaj ze mną Norbi. Jego krzywa 60. Nie to co moja. Aha, Dzisiaj jak to widzisz, da. jakieś krzywe naklejki ma pan naklejone. Sam pan je naklejałeś. Dobra, Dzisiaj taka Logan, to chyba pakiety. dosyć konkretna akcja. Na dwa Ursusy oczywiście i oraz te trzęsące się tłumiki, to jest po prostu piękne. No. No i co, no dzisiaj jedziemy sobie prasować. Sipmo, sąsiad też jedzie prasować Sipmo, ale do okrągłych belek. No jedziesz pierwszy, dobra, ja pojadę pierwszy, może co? Może przejdzie tam? Przejdzie. Czekaj, ja ogólnie muszę te dźwięki podgłośnić, bo są za cicho. O, tak będzie luksus. O, oczywiście kamera dalej nie poprawiona. Aha. Co to Niestety. za jakiś? Co? Oho, nic, nic. Chudy, bym się czegoś napił, ale nie mam nic pod ręką. No. Ej, ej, ej. Nie podoba mi się to, nie podoba mi Ja mogę to. ci dać, patrz. A to te, za te twoje to podziękuję. Więc nie ma nic serio. Kurde, mocno. No trudno. Dobra. Tutaj mam teraz pole. Myślę, że nawet może z dwa pola sprasujemy. Bo tutaj jest mało ogólnie. No co za chami? To po polu zawraca. No panie, cholera. Nie tylko po polu zawracam. O cie, dupa Jasiu. Co? Kurde, aż mi prasę podniosło, chłopie. Stręcza nie wyłączyłem. Przez przypadek. Czekajcie, zobaczymy, czy sznurki są. Jep. O, sznurków nie ma, ale to tak ma być. No i co, ogień, nie? Jak? O, jakbyś mógł ten, no wiesz, wsiąść i wysiąść, coś. Sprawdź tam powietrze w oponach. Oponach? Ej, kurde, mać, 60 wjedzie. Halo? Siema, sąsiad. Czekaj, bo 60 gonię. Dobra, łapałem ją. Nawet prosto pojechała. Czekajcie, bo prasa się nie rozłożyła, czy co? Ty, ja jej prasy nie rozłożyłem, bo ja bym jak Adam zrobił w swoim odcinku. Ale fail, ja pierdykam. Dobra. Żeby nie zapchnęło. Pojedziemy tam, to nie będziemy zbierać tego paska, bo to za mało jest. O, tutaj widzicie eleganckie naklejki. Które ja nakleiłem. Na pewno. O kurde, sąsiad się prasa chyba zapchnęła, co? No właśnie, coś nie podbiera. Może pra... belka jest już... Ten jak tam cofa. On to umie. Pa, beleczka, tak o. No. Ja nawet nie patrzyłem, czy to jakieś kostki mi tam lecą, ale coś tam chyba leci. Dobra, mamy, kurde, mamy 3 minuty. To myślę, że w ciągu 10 minut mógłbym sprasować wszystkie moje pola. Ale tu chłopie oporowo. Opór, opór. Dwójej gazu do. Tak. I ogień. Dobra. Pojedziemy sobie, myślę, że na pole tam, kurde, koło sąsiada, gdzie Numer sialiśmy. 7. Co? Numer 7. Numer 8. 7. 7 to twoje jest, po co mi twoje pole prasować? No, żebym mniej paliwa stracił, a ty więcej. Aha. Ale jesteś sąsiad. Menda. Dobra, prasy nie składam, bo tutaj tylko przez drogę no się przewlekę i jestem na swoim polu, więc się nie opłaca mi się. Typowy tekst rolnika. Nie opłaca się. Dobra, wolne, wolne. Sąsiad nie jedzie z pługiem, czasem nie szkodzi. O, tu jest sąsiad. Będę pierwszy.
Mój Boże, tak trochę ci belka lewituje z tyłu, a co tak wiesz? Tak ma być ogólnie, ci powiem. Bo to tak zaprojektowane jest. To sprojektowali najnowocześniej. Ej, tu padał deszcz, co nie? No padał. Aj, dlatego są takie małe pokosy. O ja pierdziele. Zapomniałem o tym, bo w 22 jest tak, że jak popada deszcz, to nie znikają te pokosy. A tu znikają. No i dupa jest. Dlatego takie małe pokosy są. Mówię tak, co jest grane? Czemu takie to malutkie jest? A teraz już wiem! O kurwa, on żart. No co za paszta to. O ty kurna sąsiadzie jeden. Zaprasza do mnie. Skorzystam. O, tutaj są takie grube pokosy, to se wezmę. Tylko te belki nie wywalaj, bo później będzie problem ze zbierajem. O kurde. O kurde. Serio? Kolejna wtopa? Ale został się na kranie, żebym został przełapany? Nie. To nie ja. No. Właśnie to se zbierzemy. Cyk. Ohoho. Ja pierdzielę, sąsiad, realna seria, cholera. Nie musisz grać. No to ty zajeżdżasz drogę. Kurde, mać. Zaraz ci dam. To wytniesz, wiesz też, nie? Nie. Kurde, szkoda. W ogóle tu chciałem. Chciałem to. No trzeba mi przeszkadzało, wyciąłem, tak? Gnoju, co ty robisz? Leci? Ale buchło. O, leci. Na moim. Biorę. Nara, ale mu się. Tu. Ale mam drzewko, covidowie, kurde mać. O, tu mi schowam. Dobra, o teraz gram realnie. Raczej staramy się grać. Powiecie, to my tak tego. Dla żartów tylko. No, wiecie. Wy wiecie, że my wiemy i my wiemy, że wy wiecie. No ja też wiem, że ty wiesz, a ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. Ale że ty wiesz, o co chodzi, nie? No. No. Smacznej herbatki tam, co ktoś je i może oglądać coś. Smacznego jajka. Smacznego. Dobra. I rura. Nie przez moje pole. No. Ja ogólnie zaraz weźmiemy sobie 30. Weźmiemy sobie dwukółkę. I coś pozbieramy tych Panie, beleczek. Weź tam belkę z mojego pola. Co to za jakiś kurde tak gówno o, małe. Moje. Dobra. No kurde, nie. Dobra, tył, dobra. Oho, sąsiad się zakopał. No szczęście nie. Szkoda. Bo bym się śmiał. Byś prosił, żebym przyjechał wyciągnąć, bo myślę, tam drugiego ciągnika chyba nie masz. Haha, a ja mam dwa. Ursusa i z Bizona. A ty co, myślałeś nad takim ściągnikiem, czy na razie zostajesz przy jednym? No. Myślałem już. Nad czym? Jeśli jak możesz zdradzić? Zdradzam, że to będzie ciągnik, który ma 4 koła i 2 ośki. No, czyli możemy się spodziewać Fenda 700 Vario.
Możemy, jak najbardziej. Lub John Deere 10R. Mój stan konta to 734 zł, więc raczej nie fend. A, to mi jakiś jasiok. Od babki, a nie, dobra, to jest kapuśki. 1000. Znaczy, co? Znaczy, te, no, no. Znaczy, ty co? Dobrze, dobrze mówisz, dobrze mówisz. Dobra, gasimy 60. W tym roku coś owiec dobrze sypnął, bo jeden balik z takiego pola. No. Cieszę się, że w ogóle coś stało. Dobra, ja tam przedpalę ciapka. No i to jest kamera porobiona, a nie. Ty, ogólnie coś mi się wydaje, że chyba mój pies zdechł, bo tak leży już od dwóch dni w jednym miejscu. Także piszcie w komentarzach RIP. RIP. Pozdrawiamy Kajtka, czy jak on tam miał na imię. RIP Pimpek. RIP Bonzo. Bonzo. To jest Bonzo pies. Dobra, lecimy do góry. Lecimy do góry tu przez gospo sąsiada. Patrzcie w ogóle, co się ma rozpierdzić w tym gospodarstwie. To jest masakra, no. Dobry. Jak tam robotka? No dobrze, dobrze. Wiem na pewno, że ten ciągnik nie będzie kradziony, bo jak znowu policja przyjedzie, to będzie problem. Który ciągnik? To ten, co będę kupował. Aha. Ja ci nie wierzę. Czemu nie mogę od... Aha. Kabli nie podpięłem. Kurczaczki. Ja no... Następnym razem jadę na złom kurczaczki po jakiś ten chwytak do beli. Zobaczymy, może coś się trafi. Dobrze. Ja ten... No ty tam tura chyba nie masz, czy masz? No nie, no nie mam niestety. Ja też nie mam niestety. No ja też tak. Ale trawa chodzi o to, że jesteś bogatszy ode mnie. No. Człowiek, dwa ciemniki. Ja rowerem, a ty tam golfem. Dobra, teraz szybko zwijamy na gospę. Kurde, muszę się uciekać z gospą, bo sąsiad jedzie. Pojadę sobie przez stodołę, lepiej. Żeby sąsiad nie widział. O ty kurde! Już idę. Kurde, jakieś piny tu bez na kutki zakładał. Opór! Co tu się dzieje? O kurde. Ja mu dam, kurde. Ja mu dam. Otwieraj! Co za gnój? Skąd on ma te belki? Dzień dobry. Tak? Co tu robisz? Nic. Ja pracuję ciężko. Ale parówka. A co się stało? Się? Ja nic nie wiem. Ogólnie to tak. Nigdy nic nie wiesz. No tak wyszło niestety. O kurczę, jakie to dziury, jasny winter. Bo to nie moja kostka, nie moja siatka. To jakiś drugi, to jest jak od innego sąsiada chyba. No nie, to ode mnie są wszystkie. Kurde no. Nie kłam. Nie klnij dziecko. Jakie dziecko? Dobra, to by było chyba dzisiaj na tyle, bo ja tu sobie będę zbierał belki. No. A to za ciekawa robota nie jest. Myślę, że sąsiad mi przyjdzie pomóc. Hashtag, napiszcie hashtag sąsiad zwozi, a przypnę wam serduszko. Znaczy tak, nie ja. Ty wasz, ja ty napiszę. Przypniesz. Dokładnie przypnę. Tak. Ty przypniesz serduszko z mojego kanału. No co za sąsiad stręża wyłączył. Nie no, ja wychodzę z tej chyba obory. No, dobrze, to proszę opuścić oborę, bo moje krowy są nieszczepione i mogą pana zarazić. COVID-19. Dobrze, cieszę się. Dobra. Także co, zostawcie łapeczkę, subika, wbijajcie do Norbiego na kanał, bo tam wbijamy 100 subów. No. I co? Co? 300.
No, 300, patrz, jak teraz się chwali, 300. No, dobrze, do następnego odcinka, na razie, No. siema, cześć, elo, ojo. Goodbye.